Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojej historii. Od razu mówię, że gdybym kichała lub pociągała nosem, to nie dlatego, że jestem chora, ale nabawiłem się jakiejś cholernej alergii. I cały dzień dzisiaj w szkole kichałam. Wyszłam na podwórko i normalnie jak ręką odjął. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć moją historię z przedszkola. A konkretnie, już mówiłam kilka razy historię z przedszkola, ale ta opowiada o tym, jak z chłopczycy stałam się paniusią. Wiele z was powie, ty byłaś chłopczycą, pęknę ze śmiechu. No, jeżeli można tak nazwać, to tak. Oczywiście moja mama o wielu faktach nie wie. Możecie sobie pomyśleć, że jak jestem niepełnosprawna, to wielu rzeczy nie umiem. Teraz jak mi ktoś nie pomoże, no to tak jak wcześniej, to nie potrafię niektórych rzeczy. Ale ja pamiętam, że jeżeli już robiłam coś w miarę dziewczęcego, to było to tylko w charakterze zabawy. Nic nie robiłam, nie miałam żadnych nawet takich... Jeżeli miałam kolczyki, to nie było w ogóle, do mnie nie pasowało, w ogóle nie nosiłam spódniczek, całe życie w spodniach. I w ogóle, jeżeli się nawet bawiliśmy, to podczas dziewczyny bawiły się lalkami, ja wolałam się bawić w inne zabawy. Już wam powiem zaraz, w jakie zabawy. Otóż ja miałam taką paczkę. Mój ówczesny chłopak Adia, z którym się całowałam w prawie, ja już o nim opowiadałam w poprzednim odcinku. I moja koleżanka, ta Emilka. Koleżanka, nie? I jeszcze to była Kasia, pamiętam. My tam się jeszcze kiedyś bawiłyśmy w Witcha, ale mnie to przestało bawić. Była Kasia, ja i Emilka. I się bawiliśmy w czterej pancerni i pies. I nie pamiętam dokładnie, jaką byłam postacią. Ale pamiętam, że podczas gdy inne dziewczynki siedziały sobie w kąciku, rysowały sobie takie, wiecie, jak dawniej były takie książeczki, się robiło z papieru i niby tam jakieś kredkami się malowało, już niby taka książka prawdziwa, to my się bawiliśmy w czterech pancerniach. I to wyglądało tak. Ja czasami bawiłam się też, że niby ten mój ówczesny chłopak Adrian mówi, Aga, ty dzisiaj będziesz na kuchnię. Ja mówię, chyba zwariowałeś. A kuchnia to oczywiście kącik, gdzie były te plastikowe kubeczki. Nie wiem, czy wy mieliście coś takiego, ale u mnie to było super. Ja uwielbiałam tam spędzać czas. I pamiętam, że czasami nie przebywałam tam zbyt często, czasami przebywałam, a czasami nie. To też zależało od pogody, bo jeśli było pięknie, słonecznie, to sru na dwór. Ogólnie dobre w tej zabawie było to, że w większości miałam spodnie na sobie i nie musiałam, bo wiecie, jakby to było dziewczyna wchodzi na drzewo w spódniczce, dla facetów to od razu. Wiecie, o co chodzi. Pamiętam, że jeżeli chodzi o ten mój styl, to jeszcze kiedyś dostałam żołnierzyki i bardziej dostałam lalkę i żołnierzyki. Lalkę pierdyknęłam w kąt i żołnierzykami zaczęłam się bawić. W każdym bądź razie byłam sobie na dworze, bawiłam się z tymi moimi znajomymi. Pani powiedziała nam, że mamy się pilnować, bo nie chce żadnej karetki, bo jakiś chłopak chyba tydzień wcześniej po prostu coś tam robił, spadł ze schodów czy coś i sobie skręcił kostkę czy coś takiego. No i czy złamał nawet nogę, czy rękę, nie pamiętam, ale na pewno był jakiś wypadek, bo pamiętam, że pani nas bardzo ostrzegała. No i mówimy, no oczywiście, i mieliśmy tam taką swoją bazę pod dużą, starą jimią, bodajże tam była żywica i pani zakazała nam dotykać tego lepkiego świństwa. W każdym razie ja bardzo lubiłam wdrapywać się na drzewa, jeżeli oczywiście mi kumpel pomógł. I to był taki sprytny patent, bo czasami było tak, że rodzice mnie odbierali z tego przedszkola, bo mama wówczas pracowała, nie? Teraz tylko tata pracuje. No i pamiętam, że była taka sytuacja, że po prostu mama raz po mnie przyjechała i my mieliśmy taki sygnał, że już mam zejść drzewa, żeby mama mnie nie przyłukała, bo zaraz zacznie opieprzać wszystkich wokół. I kolega robił tak. Trzy razy tak gwizdał i ja już od razu wiedziałam, że mam złazić z tego drzewa, bo mama wpadnie. No oczywiście kolega też stał, pomógł mi zejść, no bo ja sama nie ten, ale pewnie pomyślcie, to po jaką cholerę tam wchodzisz, skoro nie potrafisz wejść sama? A ja byłam taką psotnicą, nie bardzo lubiłam się bawić laleczkami wówczas. Pamiętam, że podczas gdy dziewczyny robiły sobie te książeczki, jeżeli chodzi o rysowanie, to my rysowaliśmy plan wojny, ja rysowałam żołnierzy, projektowałam ubrania, ale nie takie sukienki, jakie myślicie. Ja zawsze lubiłam projektować takie... gdzie głównie były spodnie i paski. Bardzo rzadko można było mnie zobaczyć bez spodni. Jeżeli już założyłam coś czerwonego lub różowego, to tylko z przymusu mamy i to w takie dni jak Dzień Dziecka sukienki miałam.
Ja może po tym odcinku nagram ten odcinek o moich zdjęciach, pokażę wam, kto był kim. I zrobię to bez rzutu na twarz, żeby było wiadomo, co, kto jak. Jeżeli te osoby nie chciały być publikowane, to sorry, ale ja się z nimi teraz nie porozumiem, tak? Z jedną dziewczyną, która chodziła ze mną do przedszkola, ona też jest w naszej szkole, tutaj w liceum. I tylko chyba ja ją poznałam, to ta Marta Żukowska, o której wam opowiadałam. W każdym razie pamiętam, że dziewczyny zawsze na mnie krzywo patrzyły takim wzrokiem. Ściągały brwi i pokazywały, że jestem jakaś nienormalna. Czasami się z nim pobawiłam w te czarodziejki, witch czy coś takiego, ale z czasem przestało mnie to bawić, bo one podczas gdy bawiły się w kąciku, nie wiem, rysowały księżniczki, bawiły się w szkołę, to ja z Adrianem i moimi koleżankami właśnie, to znaczy była jeszcze jedna taka dziewczyna, co lubiła bardziej sobie z chłopakami, właziłyśmy z na drzewa. Taki był Paweł, on przynosił żołnierzyki, pamiętam, w każdy czwartek to się żołnierzykami zaczęłyśmy napieprzać. W sensie, no wiecie, bawić się, nie? Bawiliśmy się w czterech pancernych. Raz była nawet taka sytuacja, że przyniosłam plastikową, taką wiecie, szturną krótkofalówkę i mówię, bo nasz kolega boi się w generała, ja mówię, on miał wąsik, generale wąsik. Tutaj Lisica, bo każdy miał pseudonim. Ja pamiętam, jaki ja miałam pseudonim, bo głównie mi tak nazywano, bo zawsze byłam uczesana w kucyk, nie? Taki jak Lisi Ogon. I ten nasz kolega też pamiętam, jaki miał. Dlaczego miał wąsik? Ponieważ on bardzo często lubił udawać różne postacie z filmów i sobie rysował markerem wąs, i potem dostawał opieprz od pań, bo trzeba było to zmazywać, one musiały się tłumaczyć przed rodzicami. Nie pamiętam tylko, jaki miał pseudonim ta nasza koleżanka, bo to było dosyć dawno i nie wiem, czy w ogóle miał jakiś pseudonim. Ale pamiętam, że on zawsze dowodził takimi naszymi misjami. Z czasem zabawy stały się też prawdziwym wyzwaniem, bo czasami była taka sytuacja, że nie wolno nam się było spóźnić na podwieczorek. Spóźniłaś się, nie dostaniesz, ktoś inny dostanie. I ciocia moja, jak jeszcze żyła, to zawsze mi tam coś, wiecie, łamała zasady i podawała mi to i owo, nie? Ale czasami, jak ona nie miała zmiany, to musieliśmy sobie sami robić. Była jeszcze taka pani Bożenka, była bardzo miła, ale ona już bardziej się trzymała przepisów. No i zawsze to wyglądało w ten sposób, że jedno nas udawało, że boli nas żołądek, bo to w sumie było już. Zawsze z samego rana były dwie opiekunki, później jedna była. Nie wiem, dlaczego to było tak spowodowane. I cały plan polegał na tym, że jedna osoba odwraca uwagę tej pani, ja zapieprzam budynie i przemycam je. Podaję to Emilce, Emilka chowa to pod stół i potem niby, że już się lepiej poczułam i możemy już wracać do zabawy. No i potem jedliśmy, ale koniec końców zawsze udało nam się jakoś to też wyrzucić, te takie, wiecie, bo to były często też kubeczki, takie budyń, wiecie, jak budyń kiedyś był w kubeczkach, na przykład Paula, to taki budyń w łatę, czy coś takiego, to nie było to konkretnie, ale wiecie, takie inne podobne, że staraliśmy się zacierać ślady naszych zbrodni. Ale najbardziej było zabawne, kiedy mama mnie przyłapała, bo czasami był budyń na podwieczorek i ja, jak już się nażarłam tego, co sobie zabraliśmy, to zwyczajnie nie mogłam tego wcisnąć, albo nie domyłam twarzy i tutaj miałam czekoladę. A mama na przykład mówi, co mieliście na podwieczorek? I ja nieświadoma tego, że mam brudną twarz, powiedziałam prawdę, że na przykład to wtedy był na przykład kisiel, czy batonik, tak? I mama mówi, a co ty masz na twarzy? I jeżeli był batonik, ja mówiłam, że batonik, to o tyle dobrze, że mogłam się wykręcić. A jeżeli mówiłam coś innego, to już miałam przesrane, nie? W ogóle w przedszkolu to był chyba najpiękniejszy okres mojego dzieciństwa. Mało się uczyliśmy. Pamiętam, że w ogóle nie było, była taka mega integracja. Nikt nie zwracał uwagi na moją chorobę. No, nikt coś się ze mnie nie naśmiewał. No, a potem wychowałam się, mówiłam, w świecie pewna, że w życiu nikt mnie nie skrzywdzi. No, ale się myliłam. A tyle w tym odcinku. Zaraz nakręcę kolejny odcinek, w którym pokażę wam moje zdjęcia, paszporty z przedszkola. To na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, pa, pa.